tej strony Oskar Sierra 303 południe Anglii oczywiście. To tak, taki przekrój, jeżeli chodzi o siłę twojego sygnału tutaj na południu. Przy tym jak rozmodulowałeś tam z kolegą z Niemiec, to mniej więcej między 5,7 a 5,9 plus 10 decybeli. Tak ci otwierałem, jestem ciekawy jak ty mnie tam otwierasz u siebie. Mam nadzieję, że troszkę lepiej jak się obróciłeś anteną. Krzysztof, proszę. Tak, to jest Karciela 129. Jarek, zanim ci przekażę wszystkie informacje, możemy zejść w takie, mam nadzieję, ciche miejsce na 405 powiedzmy, bo tu koledzy rozmawiają. No, mam nadzieję, że tu będzie lepiej. Cały czas się nagrywa. Słuchaj, to jest dobre, Jarek, to jest bardzo dobre. 746, całkowicie to inaczej słyszy wszystko, bo to jest analogowe i to jest naprawdę dobre. Sam się przekonasz, jak ci to puszczę, to jest po prostu bajka. O, powiem krótko, nic nie będę więcej mówił, proszę. No to dobrze, jak bajka, fajnie, że się tam bawisz, to rozumiem, że 746 jest tutaj 11-metrowy, a 7600 to już jest sprzęt KF-owy, tak? To znaczy, wiesz, on tak leży ten 746 tu obok, a nawet i do tego z mobila zabrałem ten 891. Na pewno jest lepsze audio niż tutaj z tego, ale znowu kurde odsłuch jest na tym malutkim, nie? To postanowiłem, że będę sobie tutaj używał, wiesz, 746, bo z kolei 746 lepiej słyszy tutaj na 11 metrach. No sprzęt, jak wiadomo, jakie koledzy mają, nie każdy ma jakieś tam kasowe radia, no to tutaj analogowy jest zdecydowanie lepszy od 7600. Po prostu lepiej mi na nim słychać, nie? Sam zobaczysz, jak ja ci audio tutaj puszczę, a nagrywam tutaj troszeczkę wyższej rozdzielczości. Trochę to oczywiście będzie trwało, zanim to prześlę, ale jest zdecydowanie lepsze audio tutaj. Na tym, nie ma tej obróbki jeszcze cyfrowej, jeszcze się wtedy nie nauczyli, no, a już później twój nie wiem właściwie, czy ma. Czy to już jest obróbka cyfrowa, czy już ten Pro... Chyba jeszcze nie ma, albo i ma, to pewnie za chwilę mi powiesz. Także elegancko ciebie odbieram, sygnał jest chyba 5, 6, nawet czasem tam 7 gdzieś skoczy, ale nie chcę skłamać, bo to wszystko będzie na filmie. Proszę, Jarek. No twój się waha, tak jak mówiłem, że są piątki, szóstki, spada, a później leci do góry, wiesz, to także to taka jest, że tak powiem, szakanka sygnałowa, no ale modulacyjnie jest cały czas dobrze. No wiadomo, no jak jesteś tam, podchodzisz tam pod piątkę, siódemkę, to ta modulacja jest taka czyściutka, nie? Bo jeżeli spadasz mi niżej, ja to mam zakłócenia. Takie QRM-y do 3 S-ów, jak zaczynasz mi spadać poniżej powiedzmy tej radiowej, przed wzmacniasz pierwszy szóstki, no to wtedy te zaszumienie i drugi już wchodzi po malutku, ale i tu bez modulacja już nie jest czysta, ale tak to zawsze to super, nic dodać, nic ująć, słychać, że albo masz mikrofon ze wzmocnieniem i echem, no a ty tam mówisz, że jest to Ukraina, to tak jak u mnie, tak? Na Ukrainie. Może u mnie echo troszeczkę mocniej ściągnięte, ale za to ostatnimi czasy sobie dałem więcej na mikrofon. No i tak, widzisz, tak to pracuje. Oczywiście cały czas tylko na 11 metrach. Tam gdzieś zrobiłem sobie antenę na 80 metrów, to powiem ci, że takie mam zakłócenia, że jak stacje nie nadają na 9+, no to ja nie mam co nawet słuchać, bo pasmo, zakłócenia pasmowe mam na 9, czasem 9 plus 10. No syn mój tutaj przyszedł pierwszy, no tak to wygląda. Proszę Krzysztof do ciebie, 129, 303. Tak, 303, 129, z tej strony Jarek. No to jeśli chodzi o 80 metrów, no to ja mam to samo u siebie. No może nie mam zakłócenia 3, powiedzmy 9. Ale to się niedługo zacznie, to powiem ci tak, normalne takie tło pasmowe, jeśli tutaj wiesz, Agnieszka na przykład nie włączy mi samograja na górze, telewizor sam nie zaśmieca, sam z siebie, ale zaśmieca mi zasilacz od drugiego tunera, tak zwanego multiroomu. I on mi zaśmieca, wiesz, ja tam próbowałem już ferytami go wyciszyć, bardzo mocno go wyciszyłem, ale mimo tego to mi tam zaśmieca. Nawet na 11 metrach, to prawda, nie podnosi mi tła na S-metrze, ale już podnosi mi szum, dlatego że ja nie mam w ogóle tła. No nie mam w ogóle tła, jakieś tam pewnie jest, ale nie takie, żeby tam się S-metr zaświecił. Musiałbym drugi przedmacniacz łączyć, żeby cokolwiek się ruszyło. No to jak ma ten swój
zasilacz włączy na górze, słyszy, że on jest odpalony, bo już takie tło jest nasilone, nie? A z kolei na 80 metrach to mi daje prawie 3 kredki więcej ten zasilacz cholerny, jakiś tam pewnie wiesz, no, chiński i tak dalej. I nie mogę sobie z nim poradzić, ale szukam takiego zasilacza o takim samej, zbliżonych parametrach, o to samo napięcie, żeby było ampera, żeby tylko wydołał tutaj, żeby wydolnościowo był dobry i będę chciał go zamienić. No muszę go zamienić, bo to po prostu nie wyruba, nie? Chociaż na 80 metrach, nawet jak tam mam 8-9 tło po włączeniu tego telewizora na górze, to i tak sygnały są z Polski w najsłabszym momencie, powiedzmy, jak ktoś nadaje ze Słowaków, no to jest ciężka dziewiątka zawsze, jak tam ktoś delikatnie wsparty jest, to jest za 15, nawet do 20 decybeli, nie? O, tak to wygląda. Wiesz co? Zaraz bym zrobił próbę. A czekaj, bo ja mam już prawie 7 minut tego filmu. Kurde, po co ja nagrywam sam siebie tutaj, zamiast pauzować to. To zobaczymy, czy byśmy się dogadali na całym transceiverze, Jarek. Proszę do ciebie. To jest dobre. No słuchaj, w tym momencie jest samo radio. Tak to wygląda. I teraz, żeby to sprawdzić, właśnie tylko żeby to sprawdzić w jednym momencie, co daje wzmacniacz. Zobacz, jak tam masz. Tak jak teraz. Moment, ja się przybliżę do wzmacniacza, tylko na chwilę puszczę nośną i szybko wysterowanie zmniejszę. 3, 4. Okej, teraz jestem ze wzmacniaczem. Około 20 watów wysterowania. Over.